Cześć, witam. To co widzicie, to jest przepustnica do symulatorów. Mojej konstrukcji zbudowana jest na bazie elektroniki MJOY 16. Przepustnica jest suwana, także nie na osi, tylko na prowadnicach sobie chodzi. Dwuczęściowa. O. W podstawie umieszczony jest przełącznik obrotowy, sześciopozycyjny, encoder z przyciskiem, dwupozycyjny przełącznik, na boku przycisk oraz potencjometr do jakiejś osi analogowej. Na samej dźwigni pod kciukiem mini joystick spada wyciągnięty z przyciskiem. Tu na dole jest kolejna oś analogowa, taka wajcha sobie chodzi w ten sposób. Z przodu na dźwigniach jest jeszcze ośmiopozycyjny HUD zrobiony z joysticka od telefonu komórkowego, dość delikatne ustrojstwo, więc trzeba niestety uważać, żeby tego nie zepsuć. Ten element natomiast to jest po prostu klocek Lego, gdzieś tam znaleziony w domu. Dodatkowo dwa przełączniki hebelkowe, właściwie przyciski, bo wracają do centralnej pozycji, czyli na dół, górę i wracają do pozycji neutralnej. Natomiast na małej przepustnicy jest jeszcze kolejny encoder zrobiony z kolejnego klocka Lego, w tym wypadku kółka z Lego Technic. No i tutaj bolec do rozpinania przepustnic. O. Jak to wygląda w środku? Może najpierw zdejmę ten element, pokażę co jest tu. O. Tak jak mówiłem, mini joystick spada z przyciskiem. Natomiast tutaj jest ta wajcha, ona jest zamontowana na łożysku. Z tyłu jest kolejny potencjometr. Dokładnie taki sam jak tutaj. Jeśli chodzi o elektronikę i samą konstrukcję mechaniczną, to tak wygląda elektronika. Płytka jest dość duża, zajmuje praktycznie całą obudowę. Nie ma tu za bardzo miejsca, jak widać, masa przewodów. Potencjometr, przełącznik, przycisk. To jest przewód prowadzący do dźwigni, do tego mini joysticka, HUD-a, przełączników. Z drugiej strony natomiast nie mogłem zrobić czegoś takiego, więc druga strona zrobiona jest na takim właśnie, na takich ślizgaczach. To jest ta listwa z trzema ścieżkami i tutaj jest ślizgacz trzyczęściowy. Do niego doprowadzone są przewody z enkodera z małej przepustnicy i od listwy, od tych prowadnic przewody poprowadzone są już do elektroniki. Teraz zdejmę płytkę, żeby pokazać jak zrobione jest część mechaniczna, jak jest zrobiona.
Przepustnice chodzą na takich wózkach, zrobione one są z kawałka profilu aluminiowego i łożysk liniowych. Chodzą sobie na takich właśnie wałkach. Tutaj są potencjometry, dość długie. Ciężko było dostać te potencjometry. No i tak mniej więcej wygląda wnętrze. Tak więc to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.